grzechy, prawda? O! Właśnie! Ty, masz on wcale nie jest taki głupi. Teatr Rozmyty Kontrast, która to już wasza premiera jest? No, która to już będzie? 20. 20, tak. Równo. To jubileuszowa. Jak najbardziej. Jaki nosi tytuł sztuka, którą będziecie prezentować w najbliższą sobotę? Amerykański wspólnik, czyli komedia romantyczna. Czy pan sobie wyobraża, że jakakolwiek żona by to tolerowała? Nie zauważyłem. O życiu, bardzo takiej życiowej sytuacji. Patchworkowa rodzina. Tak. Stawia pytanie, czy dla interesu można poświęcić wszystko. Młody byłem, narwany. Młodość, młodość. Coż się o nas znamy, faczynie. Na szczęście szybko mija. Kto gra główną rolę? To myślimy, że... Znaczy przynajmniej mi się wydaje, że Stefan, ojciec, filantrop, rozwodnik, biznesmen. Tak. Znaczy to... Ja się boję, że ja mu coś zrobię. Nic mu nie będzie. Wytrzyma. Rano Ben przyjeżdża do naszego biura, a potem idziemy zwiedzać kościoły warszawskie. Kościoł? To kolejne hobby Bena. Gdziekolwiek jest, zaczyna od zwiedzania kościołów. Mówi, że odbija się w nich dusza narodu, czy coś takiego. On jest właśnie tą postacią, która będzie musiała wybierać pomiędzy pieniędzmi, biznesem, a miłością tak naprawdę. Może pokażesz mi tą swoją profesjonalistkę? Tak świetnie udaje twoją żonę. Chętnie ją sobie obejrzę. Zwariowałaś? Nie ma jej tu. Nie kłam. Lesia, też ściągnąłeś, żebyście odgrywali świętą rodzinkę. Głównym partnerem dla Stefana jest chyba Monika. Tak? Tak mi się wydaje. Jest ona? To jest aktorka, która nie ma zbyt spełnionego życia, nie jest spełniona w swoim zawodzie i też w życiu osobistym. No i przyjmuję propozycję pana Stefana zagrania roli jego żony. Nie, no ja nie mogę, co za buc! Nie, to nie. A Ben wstanie, zobaczy i pomyśli, żeśmy się pokłócili, albo że nasze małżeństwo przeżywa kryzys. Przede wszystkim to jest komedia i... Jest z czego się pośmiać, naprawdę. Jest to ciekawe, na pewno jest bardzo śmieszne. To dzieje się w czasach współczesnych, także myślę, że każdy się odnajdzie. Tak, jest z czego się pośmiać, jest nad czym pomyśleć, więc... Chcesz mnie tak nie popychać? To muszę robić tak, jak robiła to Kinga z Mateuszem. No jutro cały Boży Dzień będziemy oglądać te dusze narodu.